Przedłużany za hajs, ultra zarobek dla Żydgę? Ale tak, tylko. Czyli tak, czyli ja rozumiem, że obrażasz się na mnie, bo nie chcę przyjąć twoich pieniędzy. No i to jest piękne. Teraz mnie przekonałeś. Ty, kiblowała w ogóle, teraz tak pomyślałem. Mówi się tak jeszcze na ludzi, którzy nie zdają i siedzą w jakiejś klasie? Się zastanawiam. Czy jest jeszcze to powiedzenie? Jest. Aha, czyli nie ma nowego powiedzenia na to. Trzeba coś wymyślić. Że ktoś z kibidi toiletuje. Przecież stare babcie liżą jaja. W sensie, żeby sprawdzić, czy są popsute. Ja pierdziele, masz perma. Przez chwilę się zagapiłem. Spartiatik! Hardzik. Parę mapek. No, Odyseja. Misja? Nie, Odyseję robimy. Zobaczymy, jak dalej pójdzie. Cześć, co to jest? Boss do wyboru? Ty, ale bossa to chyba bierzemy tego i one. Nie, nie mogę tak mówić. Bo to się kojarzy z parszywą grą. Jakieś małpuchy bym wziął. Ty. Banki się opłaca w Odysejach, czy to jest sadge? W sensie useless. Mam słoik, susi. Słoik, ile dasz? Co? Poczekaj. Takie wziąć? No jeszcze dwie mogę. Właśnie biłem, witam wszystkich oraz mam pytanie, jakie masz osiągnięcie, bo zacząłem robić. Mam 111 na 150 w małpach. 138 mam. Teraz na Steamie spojrzałem. Dobra. Chyba tutaj był. Nie, on był tu dobrze. Czyż nie, on był tu dobrze? Nie, on tu. Tu chyba. Czekaj. Dzięki Kejra za 2 lata. Witam. Powrót małpek? No miały być częściej, teraz zerknąłem, że nie było 2,5 miesiąca małpek. Także tak. Tym razem będą częściej. Dupa. No nie no. To nie będzie jak zawsze. Ej, poszedłbym te małpuchy, środek, góra, środek. Dobry pomysł? Sześćdziesiąt etapów tylko. A, bo tu jest rozwoju limit na tej mapce. Czekaj, to jest przyspieszone, ta. Czoło małpki są na? To dzisiaj taki stream typu gówno, nie? W sensie gówno, nie? W sensie gówno, nie? Dzisiaj. Więc gówno gierki, gówno na YouTubie, chociaż na YouTubie dobre rzeczy były. Więc nie do końca wyszedł stream w takim razie, ale no. Rozumiesz? Czemu gówno gry dzisiaj? No późno odpalone, nie? I przeszliśmy wczoraj dobrą grę. Teraz do Stellar Blade'a to raczej będą gry typu trash horror, małpuchy, może plecaki. Ten supermarket może bym zrobił, kurde. No fajnie by było może na następnym streamie ten supermarket zacząć. Nie wiem, to raczej też na jeden stream. Kiedy Lombard dalej? Bo dawno nie było. Tupa. No pewnie... Na następnym live będzie, pewnie będzie już nowy odcinek.
Widziałem, wiesz kiedy Alcatraz? Dzisiaj też o to widz pytał, chyba że to ty byłeś. Kurde, może przed Stellar Blade byśmy zrobili The Escapist. Kurde, bo dawno nie było. W tą grę to jak zawsze gram, to muszę się od zera wszystkiego uczyć, bo nic nie pamiętam. Przez co jest ciężko. Ale w sumie, no zapieprzyłbym niby, nie? Oj, wojo. Mówię, że lepiej by udało więzienie, a kiedy i jak, to ja pytałem. A to ty pytałeś wcześniej, tak? Okej, to myślałem, że jeszcze inny widz. Ale co, no trzeba by, nie? Ja to bym a nie, bo teraz Stellar Blade. Pieprzy mi się język od tych nazw, no. Tej babią, babi, bab. Ja pierdzielę, język mi się pieprzy z tą babą, z wielką tą. No, ta gierka, no. Ale gdyby nie ta gra, zagrałbym w Dark Souls 3 ten Cinder mod. Kurde, ta kusi, no ale kurde. Jestem męczennikiem, nie? Nie mogę se w to zagrać. Więc muszę grać w inne rzeczy, sadgę. Jestem niewolnikiem. Ej, zrobiłbym Batmana, Aloy. Chociaż nie, mogłem tego dozbierać, bo byśmy dropili golda. Jestem męczennikiem. Będę musiał przez 50 godzin patrzeć na wielkie D. No ale rozumiesz, że to nie o to chodzi. Rozumiesz to? To jest ciężka tira. Rozumiesz to? To jest co najmniej jak badanie naukowe, tak jakby UFO spadło na ziemię, a ja jako naukowiec odpowiadałbym jakby za przedstawicielstwo ludzkości. Rozumiesz? Mniej więcej podobne jakby tyra do tego. Dobrze mówię? Boże, Dymek. Czy ty jeszcze pamiętasz takie rzeczy z małpek? Nie, głosuję na PiS. W sensie dzisiaj już nie będzie YouTube'a. Małpeczki do końca. Ty podgłosie trochę uderzanie balonów. To nie to? To jest to. Grajklej jest za darmo, ale jest za darmo, ale zużyje mi i tak to, więc go nie gram. Bo tu jest na tej mapce ilość jednostek, które mogę postawić i ulepszy. Dawaj jakiś ciekawy pomysł, jak napisać do laski i jak to wysyłam ci do Nate'a fajnego. Dobra, zapytaj się jej, czy ma, jakby to powiedzieć, sens w życiu, cel. Powie ci, że nie, to powiesz, że masz HIV-a, ją zarazisz i będzie miała tylko 10 lat życia, więc wtedy się skupi na tym, żeby jak najlepiej je przeżyć, więc szybko znajdzie ten cel. Git? Czekam na donata. Ja pierdzielę, za dużo na dzisiaj internetu. Ale Rizzler. Nie mogę. SR, no jest głośno. Nie. To nie jest ban song. Nie, Amy, dobrze jest, zostaw. Ty. Chyba tak już wystarczy, to jeszcze ulepszy. Co sądzę o 15-latkach w ciąży?
No raczej bad RNG padło, nie? Tak mi się wydaje, wątpię, że świadomie to było. No ale co zrobić? No życie, trzeba teraz żyć jakoś. Bad RNG. No chyba, że jakaś była świadoma, która to zrobiła, w sensie, żeby być w ciąży, to inaczej, jak chce, to ta. Ale to mała szansa jeszcze na to mniejsza. Czekaj, co ty gadasz, Soulek? Przecież chłop tak samo jest gówniano odpowiedzialny za to, który do tego doprowadził. W sensie w wieku 15 lat być rodzicem jest to dość przypieprzone. Witam, Machoń. Nie wiem, Babox, co ty w dupę piszesz? W sensie. Nie wiem, co ty piszesz. Ulepszyłem snajpera. Dobra, pierwsza mapka zrobiona. Dalej. To wiadomo, ale jednak co nie rzuci się co dziecko musi przed. 15 lat to jesteś wtedy w 8 klasie podstawowej? Jakie tu jest utrudnienie na tej mapce? Ej, nie wiem jak tu pójść. Co to za gierka? Małpki. Nie wiem, Saulek, ja to nie mogę ogarnąć, ile się ma lat, gdzie i kiedy. Nie pamiętam już, jestem za stary na to. Wydawało mi się, że. Nie, no może tak być. Chociaż nie, bo ja chodziłem też, jak było gimnazjum, to chyba. Nie, no to w sumie analogicznie pewnie było, tak? Nie, teraz jest 8 klas, wtedy powiedzmy 6 i 3, no to 9 miałeś. To po skończeniu miałeś w takim razie 16, tak? Kto małpek nie zna? A widz nie zna małpek? Oj, widzu, tyle do nadrobienia, masz pięknych chwil. Małpki to jest legenda. Pójdę dół. No ale masz rację co do tej ciąży w wieku 15 lat, to tak, jak jest dziewczyna, no to dużo gorsza konsekwencja niż chłop. Ale no ta, no to. No co no? Sadgę. Ja pamiętam jedną taką osobę miałem, jak chodziłem do szkoły w podstawówce, tylko ona kiblowała z 5 razy. Mogła być 5 lat mniej więcej starsza. Ale chodziłem wtedy powiedzmy do 5 klasy. To miałem ile? 12 lat? No, ona mogła mieć tak 15-16 i była w ciąży, pamiętam. Ale to chyba rzadko się zdarza. Ja nie wiem, czy teraz jest to częstsze niż kiedyś. Kiedyś to no ja jedną tylko taką osobę znałem. Nie wiem, jak jest teraz. Nie ze mną. Co ty pieprzysz? 12 miałem, no coś takiego. To ona mogła mieć 15-16. Ale co ty piszesz, żony? Ile jest płci, bo mnie w szkole bym. Bo u mnie w szkole bym wiedział co 8 co najmniej. 8 co najmniej, może tak być. Nie wiem. Mi się pierwszy wełbie, może być tak za 8-10, no. W gimnazjum chodziłeś w drugiej klasie, koleżanka zaszła w ciążę, no to mogła mieć 14-15 lat też, no. To tak jak tamta, co ja ją znałem, tylko że tamta kiblowała, dlatego była ze mną w klasie. Ty, kiblowała w ogóle, teraz tak pomyślałem, mówi się tak jeszcze na ludzi, którzy nie zdają i siedzą w jakiejś klasie? Się zastanawiam.
Czy jest jeszcze to powiedzenie? Jest. Aha, czyli nie ma nowego powiedzenia na to. Trzeba coś wymyślić. Już ktoś z kibidi toiletuje. Nie, przesadzam. Ktoś za skibidi toiletował w dupę. W podstawówce siedzi 10 lat. Przesada. Pójdę to. O kurde, spieprzyłem. To ilu mi wejdzie? A nie, bo mam tu jeszcze to. Luj z tym. Damy sobie radę. Czekaj, ja alchemika nie mam. Teraz widzę. O kurde, czyli spieprzyłem to. Ja alchemika nie mam. Ja pierdziel. 20 minut małpek dziadkowi już odwala? No. Git czy nie? Czekaj, co wy piszecie? Ty do jakiejś szkoły specjalnej chodziłeś, że dziewczyna 4 lata w jednej klasie? Nie, po prostu się tak zdarza. Miałem nawet takiego rudego w klasie. Co nie mógł zdać gimnazjum. Nie mógł i nie mógł. I ostatecznie nie zdał. Ale go przepchnęli akurat w tym roczniku, co ja byłem już chyba 5. rok siedział w pierwszej gimnazjum. On miał chyba 17 lat. A, dobra, to ma sens teraz, jak o tym myślę. On miał 17 lat, jak ja miałem 14 chyba. I dlatego nie zdał, bo on miał 18 po prostu już jak był w drugiej i przestał chodzić, bo mógł. Teraz to do mnie dotarło, dlatego on nie stał. Ma to sens. Ja wróciłem do małpek? No tak, tylko dzisiaj. Zobaczymy, czy będę więcej grał. Dzięki. Co ty pieprzysz? Nie, to jest przesada, jeżeli coś takiego naprawdę było. Mam nadzieję, że trolujesz. Przerażające. Nie słyszałem o tym. Trwało to 5 dni? No dobra, trwało ile trwało, ale serio ktoś pod jej zarządem dał dupę w sensie? Poczekaj. Wszystkie z... Co robisz? Pokaż. Ale co ty robisz? Bo nie rozumiem, fizowaty. A, okej. Ty nieźle. Ile ty masz godzin w małpkach? Nie no, przerażające to co napisałeś, no ale co no. Aby ukrócili to. Takie coś, no tak, tak. No to masz gdzieś z połowę już gry w ten sposób, tak? 400 godzin masz? Jest. No jak mało, co ty gadasz? Dużo. Lepiej mieć 400 h w małpkach niż 6 h w liga? Lepiej mieć nic w liga. I 6 h w małpkach. Nie no, małpki to są opa. U mnie w mieście właśnie około 7 patusów dziewczyn, które chleją, ćpają, mają 15-18 lat, urodziły dzieci, współczuję kidosom. Hmm.
Dzięki. Jezus Maria. To nie jest powrót starej pasty, czy mnie popieprzyłam? Cienki. A znasz przypowieść o niemym Michałku? Zbierała 15-latki z domu dziecka i se ogólnie. Cześć, filmiki nagrywali? No pamiętam Fizowaty, ale to w sumie nie wiem od czego zależy, czy Odyssey jest trudna, czy nie. Ja pamiętam jak pierwszą grałem, było giga ciężko, a teraz to się leci na autopilocie. Chyba, że będzie później jakaś trudniejsza mapka. No a ta mapka, pamiętam ją, no. Co to jest? A, pół golda. Ty, on da radę sam? Czy ja teraz trollowałem? Która część balników najlepsza? Ja grałem bardzo dawno temu, kiedyś nieświadomie, w stare balony na przeglądarce, nie wiedząc, że to to. A poza tym nie grałem w inne części. Ale gdzie Fizowaty? Tam na tamtej mapce? A tu to mi nie musisz mówić, przecież sam dojdę jakoś. Na necie były chyba balony 5. Chyba na Steamie są. Czy nie? Wiem, że jakaś część jest chyba jeszcze gdzieś, bo widz mi polecał. Piątka w ogóle też była popularna, bo jak pamiętam, nieraz grałem w tą część, to przychodzili widzowie i pisali, że wolą poprzednią. No jest duża różnica, widziałem grafikę. Ja nie grałem w inne części poza tymi na przeglądarce, ale widziałem grafikę. Piątka jest taka dziwna, nie podoba mi się. No ale są fani poprzednich części, zwłaszcza piątki. To wiem, bo mi piszą, żebym grał w tamto, a nie w to. Ale ja to lubię. Piątka fajna. Może zagram też kiedyś, nie? Ale co to jest? Sok? Czy co? Dzięki. Ten tarczyn. Ale to ja nie pamiętam. Nie wiem, czy to piłem. To jest taki fioletowy? Czy to była. Nie, to była czarna porzeczka. Śliwkowy napój. Ty, nie kojarzę śliwkowego soku. A masz tą nutę, widzę, to chciałeś. Ej, nie kojarzy śliwkowego soku. Ty je spieprzyłem, czy nie? Nie, git. Nie istnieje? No teraz Mario pisze, że pił. Dzięki. Zaraz, jakie psowaty. Po pierwsze, to każdy jest równy. Po drugie, przepraszam wszystkich. Po trzecie, gram dalej.
Tak, no, to chciałem tylko tyle powiedzieć, jak coś. Czekaj. Jakie tu są granice na tej mapce? Żadne chyba, nie? Nie, czekaj! To była wersja z C-Wordem, ewidentnie. No co, no 200 godzinek. Zrobi się. Czerwcu przetuszany. Mała szansa, że będzie, ale to zawsze jakaś jest. No. Czekaj, dał to i to. Czy będziesz na następnym spotkaniu klubu R? Ja nie tego. Ja pierdziele, co ty piszesz? Rozumiesz? To masz problemy ze zdrowiem po przedłużanych. Jedyne co widziałem, to że po 40 godzinach oko ci. Nie, nie mam, nie mam, ale nie. Jakby kiedyś mi się chciało to robić, teraz mi się za bardzo nie chce. Musi chętka przyjść, nie? Zrobiłem chyba tylko 3 przedłużane w ogóle, tylko po prostu są legendarne, nie? I teraz tak naprawdę chyba ponad 2 lata nie było przedłużanego. Ale no, kto wie, może się coś tam powtórzy jeszcze, nie? Za jakiś czas. Wizowaty, no ja nie wiem ile mam czek, gdzie to jest napisane? Ile się ma? Przedłużany za hajs, ultra zarobek dla Żydgę? Ale tak, tylko... Czyli tak, czyli ja rozumiem, że obrażasz się na mnie, bo nie chcę przyjąć twoich pieniędzy. No i to jest piękne. Teraz mnie przekonałeś. W takim razie przedłużany muszę odpalić. No tak, dużo było różnych gierek saulek na przedłużanych. Nie skończył, znaczy się skończył raczej, bym powiedział, to niestety twój ojciec... Nie, poczekaj. Nie mówię nic na twoich tych... nieważne zresztą. Zmieńmy po prostu temat. Zmieńmy temat na bardziej ten neutralny. A racja, Sekiro kiedyś też było. Na tym chyba na pierwszy. Czemu kiedyś w Eldenie biłeś tym Moonveilem tak DMG, a ja biję 200? Cześć, o czym ty mówisz? Ty strollowałem chyba. Zobacz sobie u mnie, nie z... wiem, że oni znerfili chyba ogólnie. Nie, nie znerfili, nic nie zmieniali. Znerfili tylko zbugowane rzeczy. A to miałem zobaczyć, pokaż. Ja to mam, fizowaty. Ja to kiedyś zrobiłem na offstreamie. Chyba na tej takiej mapie z ceglaną ścieżką.
Cześć, czy ja troluję, czy nie? Git. A nie, dobra. Po prostu nie ulepszyłem wtedy snajpera, dlatego tak to wyszło, na to wygląda. Co paragon, ale na level setny paragon kiedyś na streamie zrobiłem, jak graliśmy do tego, do 300 wave'a chyba. Czekaj, do 300, do 200, nie pamiętam, jest na YouTubie. Tak mi się wydaje. Bo się robiło go tym czempionem takim, co totemy stawia, nie? Ta, no, no to kojarzę. Geraldo, no. Kurde, fajnie się robi te challenge. Ale jak do 300 robiliśmy, do 400, to pewnie z 10 godzin by trzeba grać. Nie wiem, czy się zbiorę. To zrób. No ja mam chyba gdzieś tyle, co ty tego. Czekaj, co? 20 kwietnia, dzień docenienia mężczyzny? Ja mam 138. Czekaj, tą mapkę to się jak... A, dobra. 80, ty. Czekaj, on zrobi pierwszy początek mi. Z nim. Co ty gadasz, Deadlix? To ja nie zrobię 400 nigdy tak to. Co ty, Mario, wklejasz jakieś tupe. Te, jak to się nazywa? Co zodiakary czytają? O, horoskop. Co ty wklejasz? Ty, mamą śpiewa super chłopaka, maczaj. A, taka piosenka, okej. Okay. Ty, spieprzyłem to chyba. Mogłem snajpera postawić. Strollowałem. A chociaż ja to zrobię i tak. Ty, lepiej to czy to? Być. Gdzież chyba i tak strollowałem. Zrobiłem solek. Ej, czemu mam czy ty? Co mam tak mało? Czekaj, to zresetuje całą Odyseję czy mapkę? Pizzu. Mapkę, okej. Okay. A, dobra. Czekaj. Snajpera tam po prostu jest dużo tańszy. Ty, a jakbym ich na odwrót dał? Nie no, bo ten będzie pół mapy robił. Ale... No, snajpera dam. Czterech? No nie wiem. Czterech? Jednego. Ja bym pod to poszedł, ale jest drogie. Nie wiem, czy zdążę do tego wyfarmić. Samym snajperem? Ja lubię bohatera grać. Siło mi się dzisiaj Shadow of the Colossus. Mario, posłuchaj, w tyle czasu już wpieprzałeś tą grę, potem sam zagrałeś się, zżygałeś. Nie denerwuj mnie. No.
tam dwóch. Jednego tam attack speed. Zapisy streamów z Kronik Myrtany, no są na ty wody, możesz obejrzeć. Tak, tak. To nie są... Jakie kamanburugi? Poczekaj, co ty piszesz? Kiedy RL Craft... Nie będę grał w RL Craft już. Raczej nigdy, ale... Chyba, że my coś odklei. Powiem tak. Więc jakbym kiedyś Sergio to odpalił, to wiedz, że jestem odklejony. Duża szansa. Oby nie właśnie. Jutro. Pięćdziesiąt procent, albo tak, albo nie. Aha. Cześć. A, bo ten jeden HP zadaje. O ja pierdziel. Reset? Ty, na 2 HP ma sens grać? Luj, gramy na 2 HP. Nie? Luj z tym, gramy. Ostatnia mapa. Pieprzyć. Airbase gone, git. No, to powiedziałem ten cytat. Cytat. To był cytat. Soulek, nie no, więcej jest mapek niż Alcatraz z jedynki. Jak już by grać, to chyba więcej byśmy zagrali niż jedną. Tak myślę. Ale kiedy ja się zbiorę? Nie wiem, może w przyszłym tygodniu zagramy w The Escape. Kurde. Nic z tej gry nie pamiętam. Poza tym, że się ucieka z więzienia. No way. Shota robisz? Shot to nie dowód. Oficjalne prawo tak stanowi. Ale jaka wąsik? The Escapist? Mam jednego tylko na blindga. Przydałoby się im domek dać. Tutaj para iść. Zaraz pójdę. 80 to chyba i tak idzie już zrobić. Początek chyba najtrudniejszy, ale zobaczymy. Wąsik równa się wąsik? No ta. No ta 63. No może damy radę. Ale co? Co to jest DX?
twoje konto? Masz całą grę wymaksowaną? Czy jak? Nie. Ile ci brakuje? Ile masz achievementów? Cześć. To 34 na 150. Jest coś płatnego? A no ta, są te dolary w małpkach, zapomniałem. Się tak zastanawiam, z czego i zarabiałem w tej grze. Jak kupisz już tą grę, no bo tu tych dolarów to jest zazwyczaj więcej niż potrzeba. Ciekawe, to są ludzie, co normalnie te dolarki kupują? Ile te dolary w ogóle chodzą? Dziutki kupił 2 dni temu. On gra w małpki też? Prawidłowo. Nie no, małpeczki to jest taki klasyk. No wąsik, wąsik, co tam? A co chodzi dla widza? Dzięki Rawo za 26 lat. Witam. Wąski? Co? Co wąski? Wąski? Ale co gówno, co ty piszesz? Jak to jest być mitomanem? Not me. Dobry masz nick, który akurat mnie opisuje, ale nie ciebie. Jak to jest być mitomanem? Jezus Maria. Ty, nie wspieram 2. Fajne. A, racja. Ma to sens. Ej, ma sens nie wspieram 2, czy nie? Tak. Okej. Okay. Nie jest źle. Są skille. Dobra, tu skilla skastuję na 3. Ale co, Soulek? Za ile PLN byś ponownie podszedł do skończenia Hollow Knighta? Ryja szczępić szkoda. Tyle powiem. Teraz 78 ma być trudna, tak? Ja chyba już tego wytrącę, że to koksić snajpera powinno być git. Dodaj to dla widza, proszę. Proszę, masz. Twój pies. Mój pies, a to twój pies? Co to za rasa?
Bernardyn? A ma beczkę? Czekaj, to zbieramy na snajpera, czy nie? 20k. Beczka na co? No, że miał. Grałeś w liżmę albo ligmę na streamku? Liże jaja. A, ja, czy... Ale czemu gajgę w dupę? Przecież stare babcie liżą jaja, w sensie, żeby sprawdzić, czy są popsute. Ja pierdziele, masz perma. Przez chwilę się zagapiłem. Dosłownie na sekundę się zagapiłem. Mogę kupić samolot za 25k. Masz perma, masz perma. Co to za ten? Odyseja. Lubisz sok? Z czego? Czy stare dziadki liżą jaja? Mnie pytasz? A, no w sensie... chodziło o kurze jaja, żeby sprawdzić, czy są popsute. To jest stara polska metoda, staropolska bym powiedział nawet. Jak masz te, no, to możesz to zobaczyć. Indycze? Mogą być każde jaja. Tylko nie ludzkie. I z żadnego ssaka, o. Ptasie muszą być. No nie, no znowu miecze źle puściłem, popieprzy mnie. Czemu ja mam 25 HP? Tu się tyle od początku mać? Ja strollowałem wcześniej. Ciobaka też się nie liczy. Znaczy nie, może być. Ciekawe, czy da się zjeść jajecznicę z jaja ciobaka. Ja pierdziele. Da się? Jadłeś? Tequila, ty jesteś dosłownie największym mitomatem na tym live'ie. I ty byś... Nie, dobra. Stara Polska nie równa się staropolskie? A Złoto Polscy, znasz taki serial? Był kiedyś. Ja pierdziele, popieprzy mnie z tym. Za dużo Q&A na jednego streama. Znasz klan? No gówniany to było. Tam był tracz chyba, tak? Jeżeli to był to, to tylko to było dobra. Moda na sukces? No kojarzę, kojarzę. To chyba nadal leci. Znasz taki serial liczbę? To nie żydopolscy, tylko złotopolscy. Ale czemu się tak nazywało, nie mam pojęcia. Ale był tam ten, taki dziadek był. Babcie różna. Mniej więcej na tym fabuła polegała.
Chyba tylko na tym dosłownie polegała fabuła w Złotopolskich, że był dziadek i babcie. Tam nic się nie działo chyba. Znowu strollowałem. Ja mam jakiegoś buga w gierce. Mam dosłownie buga w gierce. Zauważyłeś to? Bomby czterech snajperów idą ulepsz? Nie. W sensie, no pewnie to zadziała, skoro tak przyszedłeś. Ale jeżeli ty tak przyszedłeś, ja muszę inną metodą. Dla równowagi. Na bieżąco Szuguna oglądasz? Czekaj, jaki jest dzień tygodnia? W tym tygodniu chyba nie widziałem odcinka. Nie widziałem chyba w tym tygodniu. Muszę obejrzeć. Szogun fajny, ale za dużo po japońsku gadają. Nie wiesz, nie, zanim nie zwyzywasz, że to się w Japonii dzieje. Chodzi mi o to, że w pierwszym odcinku więcej po angielsku gadali i to był plus. Teraz już nic nie gadają po angielsku, już nawet główny bohater gada po japońsku. Zdenerwowało mnie to, rozumiesz? To nawet nie jest główny bohater, to jest nikt. Te małpy lepiej rozumie. W sensie. Nieważne zresztą. Ulubiony raper RB teraz leci. Coś mądrze gada. A nie on. Jezus Maria. Nie, no nie sięga, nie sięga. Ale co ty gadasz, wampir Padowicki? Domino, nie podoba ci się Szogun, bo nie ma czarnoskórych aktorów? Czyli to dla ciebie robią te wszystkie filmy. Czyli jednak ma to sens, no. Ty jesteś tym zagubionym ogniwem między małpą a gorylem. Czekaj, no znowu strollowałem? A, bo ja wtedy samolocik miałem, ty. Tak. Się zastanawiam, czego mi brakuje. Źle robię. Jeden snajper. Muszę zagrać inaczej. Mam pewien plan. Pokażę wam. Czemu ty jeszcze nie abuzujesz? Przecież w każdej grze to robisz. Nie abuzuję w żadnej grze. Każdy jest równy. O tyle. Tyle tylko mam tych regułek do powiedzenia na dziś. Da się ustawić, gdzie on ma latać? A, da się to, zapomniałem. Trwa kłamstwa? Co ty mówisz? Cenisz dla widza, ale co? Marvel ostatnio fajne filmy robi, nie to co gówno co było Endgame. A poza tym magiem w Eldenie jest trudno.
zgadzać. Wszystko się zgadza. Przecież Johnny, tu się gra małpami dosłownie, w sensie... Co ty gadasz? Do szóstej mapka? Nie, nie. Siku, muszę iść. Wygra się samo, jak pójdę? Czego żami w dupę? Co ty piszesz? Alchemika nie wzięłem, bo zapomniałem. Chyba, że się nie dało. Strollowałem tym. Dobrze jest, Soulek. Wygra się samo, bo samo się wszystko robi, tak jak to mówią. A ten co, nie umie? Co za śmieć. Cześć, ja go chyba ustawię na to, co było. Się bardziej opłaca na ten moment. W której leci Cumo? Bazara jakoś. Dobra, Solek, miałeś rację. Ale szczerze, Gierka strollowała, nie ja. Teraz dasz radę? Okej, sprawdźmy. Zadziała to. Był bug? No. Ewidentny był nawet. Żyga baba z tyłu, nie pokażę tak to. Nie widać żyga. To nie, to skoro jest żyga. Wygląda jakby miała, ale nie wiadomo. No. Dopowiadasz se, Mario, dopowiadasz se. Obrażasz ludzi. Obrażasz ludzi starszych. Leciało i z ryja. Mario, a mogę się zapytać, czemu ludziom patrzysz, czy żygi leci tam z mordy, czy nie? Czemu się tak przyglądasz? Z lubką siedzisz jeszcze nad ekranem? Mega susi. Witam, Michu. Ocenisz nutkę? Na TikToku ocenisz nutkę. Chłopie, przecież ja wiem, że ty mi wysyłasz jakiegoś balasa. Nie patrzę. Chłopie, z lubką to ty chodzisz po domu? Kto powiedział po pierwsze, że ja chodzę? Wyrobię w dupę. Ale czemu od razu jak powiedziałem o chodzeniu napisałeś mamon? Przestań to robić, hejterze. Co to za słowa dziwne oni mówią w tej piosence? Myślałem, że zwykła piosenka leci. Cały czas dziwne słowa słyszę. Tak powinno być?
Ty no, wpieprzę to znowu, Soulek. Zobacz na swoją obronę. Muszę się wyjszczać. Zaraz wracam. Witam. Ty. Napiszcie wszyscy motkę Beka, żeby dziadek się zastanawiał, o co chodzi. Niezły prank, niezły. Beka, Beka. Dobranoc, widzowie. Dobranoc, Johnny. Jutro nie będzie prawdopodobnie streama, więc widzimy się za dwa dni. Dobra, bez bossa próbujemy teraz. No nie rozumiesz, że chodzi o to, że jeden dzień streama nie ma? Rozumiesz to, czy nie? Chciałem odnowić suba, ale poślizg. Jeżeli go nie odnowisz, to będzie. Grożę ci. To jest groźba. To jest groźba. Nie mogę. Nie mogę w dupę. Co to za susi piosenki wysyłacie? No to mi zawsze wychodzi. Teraz run, Soulek. No dobra. Czyli no to mi wychodzi na to, że po prostu poślizg jest zawsze, tak? To nie jest lekko susi, co napisałeś? Nic nie zrobisz, poślizg i tak będzie. Nie da się tego jakoś powstrzymać? Serio pytam. Jestem uzależniony od poślizgów, pomógłbyś? Da się przewidzieć, czyli będzie poślizg, czy nie? Teraz. Będzie? A jak nie będzie, to co wtedy? Ty no, ja troluję w dupę, ja troluję ten tryb.
Ale nie stać mnie na snajperów, żeby dobrze tutaj się ten obudować. Nie stać mnie też na samoloty, na bossa, na nic mi nie stać. Taka klepana jest bieda, że jest luj. Muszę pożyczkę wziąć. Muszę zostawić coś w lombardzie i będę miał na to. Cumo przeszło. Dzięki Itlf za 21 lat, witam. Czekaj no. Solek, co ty gadasz? Ostatnie ze 100 tych rund? Co ty gadasz, Solek? To ja tego nie zrobię, nie ma bat. Czekaj, kurde! Mi się ten zaklinowała myszka. Myszka mi się zaklinowała. Radę? No zobaczymy. Nie, tak chyba dziki. Zależy jaka mapka, to się jakaś posrana. Albo w ogóle, której nie znam. Ej, mi co się stało, że piszesz smutną emotkę? Wzruszyła cię piosenka? Ta nutka jest na faktach podobno i to ja pisałem listy porypane do Eminema. On do mnie normalnie podpisywał. Tu Eminem potrzebuje 50 zł, bo mi zablokowali kartę. Serio, tak pisał, że wyśle mi zaraz 2 miliony euro. Potrzebuję na nowy mikrofon. Witam tu Eminem. Kurde, co to było? A nie, żyje git. Kiedy dostasz nowe nagrody za punkty? Nie planuję tego zrobić nigdy. Ale może mnie odklei jak z RL Craftem. Kiedyś będzie. Ale co ty mi to bani tequila? Co zmitowaniłem? Wygodnie mi się siedzi, zaraz włączę tego streama. Wygodnie mi się siedzi. Nie no, pisał do mnie Eminem normalnie na priv. Nie wierzysz mi pokazać ci białko? Pokazać ci białeczko? Pierwsze chyba grę, bo cumo same leci. A nie, przeżyłem. Sam to zrobił ten. Ale tu chyba już pierwsze. Do ciebie pisał książę z Afryki, że potrzebuje pomocy? Miał taki biały strój? I pisał, że wyśle ci 30 milionów euro? Do mnie właśnie też pisał. No wysłałem mu wczoraj 100 dolarów PayPalem. Odeślę? Też mu wysłałeś?
Co ty gadasz, Soulek? Jakub ligę, nie bluźnij. Brzmi na wymioty bierze, jak słyszę słowo liga. Nic się nie stało. Mam nadzieję po prostu, że też będziesz miał taki odruch, jak będziesz słyszał liga. Wtedy będziesz lepszym człowiekiem na pewno. Każdy wtedy będzie lepszy. Co ty piszesz w dupę? Poszedłbym tego Elite Snipera, ale nie wiem, czy zrobię 63. Trochę to takie riski jest. No. Ale oj, zaryzykujmy, pieprzyć. Masz taki fizowaty odruch, ale grasz? To już jest wtedy uzależnienie. Dosłownie. Ty. Za dużo mi golda. Ja to wpieprzę, bo źle poszedłem. I teraz będzie 63. No ale to pierwszy, to trzeci zdyma raczej. Jednak wyszło. W sumie na to bym zebrał takt. Pizowaty, nie graj w to ścierwo nawet. Nie analizuj tego, po prostu to porzuć. Graj już tylko w małpki dosłownie. Szołek, co zaraz robisz? Tequila, pieprz się. Cry of Fear, single player horror. Można stestować, nie? Dla widza. Wolałbyś zjeść białko widza, czy w końcu wysłać obiecane zdjęcie na Instagramie, na które czekać trzeba już od miesiąca? A jakie? Śmigło? Za 5 minut będzie. Stópki? Tego nie ma w pakiecie żadnym. Dobranoc, Denzel. Nie, był widz, co miał nick Denzel, a ty masz nick... Ty, chyba że ja twój nick czytałem Denzel. Czy to był widz, który miał nick Denzel? Japi. Jaką 14 flap? W tupę. Po 17. Wstadzi się. Przy okazji się godzinki przestawi na wcześniejsze. Witam, witam. Siema, siema. Czekaj, a która jest w ogóle? A, jest pierwsza. Zrobi się Odyseja, może z jedną mapkę jeszcze, no. Tego typu.
Gdzie Saulek? To ty, Denzel, czyli czekaj, ty zmieniłeś twój nick, czy jako zawsze aż tak źle widziałem na oczy? Dosłownie twój nick zawsze widziałem jako Denzel. A ty masz Y w nicku. Nie, ty musiałeś zmienić nick. To jest niemożliwe, że to źle widziałem. Nie. Dupa. Coś tu nie gra z tym nickiem. Źle widziałeś, czy też dobrze? A, no to git w takim razie, to wypieprzone. Jest dobrze czytane, to jest dobrze czytane. A, Y jak H w hiszpańskim jest nieme w twoim niku, tak? Czyli swój język wymyśliłeś oparty na hiszpański. Ty jesteś taki Tolkien trochę. To mi się podoba. Dobra, las mapka. Rockstar. Ty, ja muszę zobaczyć filmik, jak Mamon... O kurde, nie znam tej mapy. Jak Mamon robi tą emotkę, tylko i na filmiku jakimś. Jak działa ta mapa? Normalnie? Ty, nie znam tej mapy. W ogóle boss się nie nada, nawet do niczego. Dwie drogi są. No tu dół góra, widzę. Chyba, że to... A, nie. No boss tu nic nie zrobi. Ten boss będzie tu useless fest. Tu widzi wszystko, tak? Z góry. Bo oni idą po tym murze, tak? Nie, oni idą po dołem. Ty, jakaś popieprzona mapa. Pierwszy raz ją widzę. Nie widzę, widzę. No widzę. Daj boss level u prawy róg. No nie wiem, ma sens to w ogóle? Znaczy na skille zawsze, nie? Ale... Nie wiem, na razie zostawię tak. Zobaczymy, ile przetrwamy. Tu wszystko droższe widzę na tej mapie. Ale właśnie farm nie mam. Ja zazwyczaj na Odyssejach nie grałem farm. Tu żadnej nie wziąłem. Co to jest, Soulek? Twoja gra? To na razie patrzę. Później. Na razie sam. A zakończenie. A, udało się. No to ładnie, ładnie. Jakim bossem grałeś? Tym co ja, czy innym? Tym co ja? No nic, zobaczymy. A co ten tryb robi, co go teraz gram? Ten impo coś tam. Co on robił w ogóle? Że tu skille nie działają? To jest drzewka?
Nie pamiętam nawet już co to robiło. Po prostu setny? A. Et. Może damy radę, no. Ale widzę, że nie mam tego. Tarczki. Czy dam tak? Czy ale on bije tamtych w ogóle? No jest trochę drożej, no. Jaki impotent w dupę? Co ty piszesz? Impo coś tam. Czy on bije tu? Mam 14 HP. Ty mam 5 HP. Dałbym bossa gdziekolwiek. Przyda się trochę odciąży dół. Kacper, podgłoś ze streama. Tu jest głośno. Co ty gadasz? Zadziałało? No i git. No ale to też jest jakaś taka nutka, taka on. No to nie, skipuję to. O! To znasz? Ty, on nie ma blokady, nie? Aha, ma. Się pokazuje dopiero jak się kupi. Dobra, coś tam będzie pomagał, no. Ile może. Sterowiec mnie zabije? Może nie, no. Umrę przed sterowcem, nie sterowiec. Ty żyje. Ty, żyje sterowiec. Czy litera wykituje? Nie znasz tego, a powinieneś? Tego nie znasz, co leci? Grałeś kiedyś w grę typu G3? To jest totalny clasic. Gówno 3? Nie, nie, nie. Gothic 3. Dobranoc.
Jak jutro szkoła? Już jutro jest sobota. Chyba, że masz weekendowe, to i to wybacz. Padłem? A, bo to są ci... Cumo. Oj, niedobrze. Nie, tragicznie tego dałem, no ja pierdziel. Pięć HP. Ty jakby 28k zebrać do 60. Czekaj, której? Trzeciej, tak? Bo się może udało zrobić tego. Dziesięćka. Ciężko może być, ciężko. Dziesięćka. Ty no ciężko w dupę. Nie wiem czy się uda. Jak to kupię to raczej win, ale kto to wie. Może być dyntka 5 HP, no jest ciężko. Nie. Nie, 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 spokojnie, spokojnie, żeby od nowa nie zapieprzyć. 460. Nie wiem czy sprzedać. Chyba sprzedam i kupię to. Powinno to bardziej oddać. Zobaczmy czy to wystarczy. Niby powinno no. Cumuflaż? No cumuflaż ale. Teraz powinno być easy do 70 któregoś tam, nie pamiętam, 6 czy 8. Jak już mam to. Potem nie pamiętam do końca nawet co jest. Były te czarne balony takie szybkie. Ale czy one były silne jakieś? Dziewięćdziesiąty piąty czarne. Czarne, okej. Nie, no mocniejsze właśnie.
Gotik leci, czyli już jest późnawo. Klasyczna zasada tego streama. Do której streamek będzie może coś po tym jakaś Roblox? Dzisiaj już nie będzie nic poza małpkami, a do której? Może do tej drugiej. Muszę mapkę jeszcze zrobić po tym. A właśnie, małpki, znaczy nie małpki, tylko Tom, szkoła życia, to mi coś może zerknął. Tak są porypanych godzinach już streamy. Ale to by trzeba coś fajnego znaleźć, typu Defender. O, może jakieś mobilki w przyszłym tygodniu się zrobi. Tyle wszystko bym chciał zrobić, ostatecznie wyjdzie, że nie poszło. Czy się ten, nieważne. Nieważne. Solek, no to można zrobić. To quest jakiś jest, tak? Spoko ta Odyseja, no. Tej mapy nawet nie znam. No to jak mapkę z widzem? To chyba tylko w questach się da. Ale co, Denzel? A, że nie śpieszę ci do spania jak do drugiej. No nie będę jakoś przedłużał. Wczoraj był do piątej stream z Dark Soulsów. Dzisiaj taki. Dzisiaj stream typu właśnie reagowanie bardziej niż granie. Ale też w sumie wyszło tego reagowania sporo. Wczoraj chciałem krótko, a wyszło po prawie 3 godziny. Skończyłem wczoraj Soulsy, no. Kurde, zarąbisty ten modzik. Tak mi się chce w Soulsy teraz grać, no ale Stellar Blade zaraz wychodzi. No to już nie będę odpalał, no. Też taki Souls-like. Ale tego moda bym zagrał, tego... kurde, no jak on się nazywał? Coś tam na C chyba. Jak on się nazywał? Dzięki, Rafał. Nie Celestial. Dzięki, dzięki za 12 lat. Ram, pam, pam, witam. Tak, no, Fizowaty mi dał link, że można odebrać. Znaczy się, nie ma 100% szansy na to, ale jakby mi dali BTK DSO 2. I na przykład, nie wiem, jutro czy pojutrze, czy kiedy. A, Cinder, tak. No to mi zrobił przed Stellar Blade jeszcze tego Hadesa. Ty Penson. Właśnie nie wiem, czy nie ma, czy jest zmieniona nazwa, nie pamiętam. Coś tam był problem jakiś z kronikami, że możliwe, że się jeden zgubił. Coś chyba mi ktoś też pisał, no, ale pewne nie jestem. Wybacz, wybacz, widzu. Pomiędzy początkiem a końcem kronik ceny były chyba 2 miesiące po ślizgu. No jakoś nie dwa, chyba był ten. 2 czy 3 tygodnie. Tam jest powiedziane w tym. Jakoś w środku mniej więcej to było. Chyba 10 streamów zajął te kroniki. Jakoś w 5., 6. streamie tam jest powiedziane ile po ślizgu. Was 2 tygodnie. Tak, ale to lipa było. Pamiętam ten poślizg. Nie pamiętam skąd. Znaczy w sumie nigdy nie wiem skąd się poślizg bierze. Ale szkoda, że wtedy był, bo taki hype był i tak zeszło, nie? Spoko, Solek, co zrobimy. Cześć, że mnie strollował. No ta mapka, wiesz, w sensie musiałem sobie przypomnieć w ogóle grę.
Zawsze po dłuższej przerwie to ja. Dziura w pamięci, Clasic. 2,5 miesiąca wcześniej nie było. Ponad 2 lata. Kurde, miały być częściej małpki w dupę. Może tym razem się uda. A gdzie to SR się zgubiło? Dobra, elo, chat, idę na full screena i huch, widza, wy napisaliście dla widza, czy dla mnie? Jakie zamiary ma widz? Ale co, Olek? A w Watch Time to się ciągle podobno pieprzy. Nie wiem, jakiś, nie wiem po co oni dodają tą funkcję na tym bocie, jak on ciągle to psuje. Sadge. Kurde, się zastanawiam. Zobaczmy, jak to pójdzie. A chyba już wystarczy ten build do końca. Mogę jeszcze to w sumie dla pewności. HP. To jest problem. 95 uważa, a co wtedy jest? Ciurne? Już były, chyba że będą pancerzone. Były chyba 3 czy 4, tak luzem. O, tu znowu. Chyba że wtedy ich dużo. Dwadzieścia osiemka. Dobra, obserwujmy to w spokoju. Lecą. Kurde, nie wiem, czy je spieprzyłem. Czy te samoloty to ogarną? Skilla na wszelki wypadek puściłem. Cześć. 50, 500, 200. Ci snajperzy to coś mało robią, bez tego, jak to się nazywa, alchemika, to snajperzy to tacy se są. Teraz już lud ze setki, a on to bit. Ale i tak lepiej obserwować te 5 HP, to przejdzie jakiś gówniak i luj. To była piosenka o grzybach? Kurde, nie wiem czy nie... Dobra, zresetujmy. Luz do setki. No bo te samoloty biją w jedną stronę albo drugą i to jest problem. Kurde, czemu on tu nie wchodzi? Przesuń się.
Czekaj, tu go dam i on będzie czyścił górę. Czy to nie wystarczy? Klej? W sumie mogłem klej zamiast niego, no. Jezus Maria, w dupę. Za dużo, dobra. Setka to bosik, nie? Ten mini bosik. No skacz! Boże. Dobra, udało się. Pieprzony w dupę Batman. No git. Szkoda, że bossa nie ma. Ja lubię bo bardziej bossy niż te. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę